23 kwietnia bieżącego roku w Teatrze Impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku odbył się finał 3. Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji pod honorowym patronatem starosty włocławskiego. W tym roku to już jest trzecia edycja Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Są to działania, które... Pomysł w zasadzie, który urodził się właśnie kilka lat temu, chcieliśmy wyjść do młodzieży troszeczkę inaczej, nie z pogadanką, nie z przekazywaniem informacji, co zresztą czynimy w dalszym ciągu, ale chcieliśmy również zaangażować jak największą liczbę tych młodych osób, żeby oni sami podzielili się swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami, żeby powiedzieli to, co ich najbardziej dręczy, to, co jest według nich najważniejsze, żeby sami wskazali te możliwości pomocy, żeby mówili właśnie o tym, co ich najbardziej boli, jednocześnie uzmysławiając i dając jakby sygnał osobom dorosłym na to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Za każdym razem młodzież naprawdę fajnie angażuje się w przygotowywanie tych spektakli. Bardzo dużo mądrych rzeczy mówi, przekazuje i mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Po przeglądzie, w dzisiejszym przeglądzie będą uczestniczyły koła teatralne, zespoły z Nasiegniewa, z Kowala, z Chocenia. Gościnnie w czasie obrad jury będzie występ grupy teatralnej z Gimnazjum nr 4 z Włocławka, które w ubiegłym roku zdobyło Grand Prix. I fajne jest również to, że ta ich praca nie kończy się tylko i wyłącznie na przedstawieniu właśnie na deskach teatru w czasie przeglądu, ponieważ później te grupy są zapraszane na różnego rodzaju spektakle, jakieś uroczystości szkolne, do innych szkół, przy okazji różnych okoliczności dzielą się dalej swoją pracą. Także myślę, że jest to bardzo fajna praca. Zresztą dzieciaki są zadowolone. Ci, którzy zdobędą Grand Prix, czeka nagroda, więc myślę, że będzie fajnie. W tegorocznej edycji przeglądu wzięły udział 3 grupy teatralne ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które podczas finału zaprezentowały spektakle Pokój w wykonaniu grupy Dream z publicznego gimnazjum w Nasiegniewie, Mała kronika wielkich spraw w wykonaniu grupy z liceum ogólnokształcącego w Kowalu, Sztuka wyborów w wykonaniu grupy Choceniaki z liceum ogólnokształcącego i Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu. Pamięci i ten pierwszy dzień, najgorętszy z nich.
Zmaganiom teatralnym przyglądało się jury, w składzie którego znaleźli się pierwszy zastępca komendanta miejskiej policji podinspektor Arkadiusz Majewski, aktor Teatru Ludzi Upartych Krzysztof Makaruk, przedstawicielka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku Edyta Olszewska oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Jacek Zbonikowski. Chciałbym może powiedzieć o rodzących się takich na gorąco refleksjach w trakcie trwania tego przeglądu tych programów profilaktycznych, spektakli takich teatralnych. Otóż podzieliłem się z kolegą z jury takim świeżym pomysłem, a mianowicie, że po obejrzeniu tego pierwszego programu teatralnego zrodził się taki pomysł, żeby to sprzedać na szerszym forum, a mianowicie, żeby wejść z tym do szkół, wejść z tym do placówek oświatowych z miasta Wrocławka i powiatu wrocławskiego, żeby nie była to jednorazowa akcja i chyba taka idea, o którą pani redaktor pytała, przyświeca tego typu pomysłom, żeby to nie był zamknięty krąg tylko dla uczestników tego dzisiejszego tutaj spotkania teatralnego, ale jednocześnie pełna profilaktyka. Pełna profilaktyka polegająca na tym, że wyjdziemy do poszczególnych szkół powiatu wrocławskiego, zagościmy na różnych poziomach tego powiatu ze względu na różny poziom przedstawień teatralnych. Po pierwszym jestem po prostu zachwycony, po pierwszym tym przeglądzie, po pierwszym tym spektaklu takim teatralnym, szumnie powiedziane, tyle sytuacji wychowawczych jako nauczyciel z ogromnym doświadczeniem, bo już 25 lat pracy na stanowisku nauczyciela, 15 lat na stanowisku dyrektora, powiem, że tyle sytuacji wychowawczych, które zostało tam uwzględnionych, można by było obdzielić niezłe miasteczko. Tyle sytuacji rodzinnych, tyle aspektów wychowawczych, opiekuńczych, że wspaniała lekcja wychowania, którą można by zastąpić godzinę wychowawczą przez nauczycieli w poszczególnych szkołach powiatu wrocławskiego i nie tylko. Sądzę, że i Wrocławek to kupi, bo naprawdę przedstawienie na bardzo wysokim poziomie. Według przedstawicieli jury wszystkie finałowe spektakle dotyczyły problemu uzależnień wśród młodych ludzi, pomimo różnych stylów teatralnych. Werdykt był jednomyślny i po krótkich obradach wyłoniono zdobywcę Grand Prix, którym okazała się grupa Dreams z publicznego gimnazjum w Nasiegniewie pod kierunkiem Alicji Markuszewskiej. W nagrodę zwycięska grupa pojedzie do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani za udział w przeglądzie. Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i niebieskich pluszowych polfinów ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wrocławku uczestnikom wręczyli Piotr Jacek Zbonikowski, podinspektor Arkadiusz Majewski, pierwszy zastępca komendanta miejskiej policji w Wrocławku oraz specjalista Wydziału Prewencji Edyta Olszewska. Oprócz przedstawień konkursowych uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl grupy Nieupoważniony Wstęp Zbroniony z Gimnazjum nr 4 we Wrocławku, zdobywców Grand Prix drugiego wrocławskiego przeglądu spektakli profilaktycznych.